Ja witam panowie w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn u mnie na kanale. Jako, że chodziłem sobie po mapie, ekspiłem trochę walczyłem z piłoznobami, tam jeszcze jeden jest zdominowany, który mi pomógł w walce z innym, znalazłem coś takiego. Kilka trupków i jest ślad. Nie mam pojęcia co to jest, nie mam naprawdę, nie mam pojęcia, pierwszy raz widzę, nie ma to w ogóle oznaczone, więc dlatego stwierdziłem, że nie miałem nagrywać odcinka, ale dzisiaj akurat, ale już włączę sobie nagrywanie, już będzie to po prostu coś do pokazania dla was, po prostu to zobaczycie. Okej. Dobra. O. I gdzie to mnie prowadzi? Tam jest krabołaz. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Nie mam tutaj. No był to przeciwnik, ale tyle. Wygaszę ścieżkę, a jak podświetlę ścieżkę. No to dobra, no to co? No trafiam z powrotem do tego ogniska. Nie wiem. Jak wiem co tam mogą w ogóle to ognisko przegapić. Chyba, że to jest. To ognisko gdzie się zatrzymała karawana, ale. Dziwne. Muszę sobie tutaj. O, jeszcze piło ząb. Sobie zobaczmy. Fokus akurat to takie urządzenie, że akurat wszystko to chyba, że to musi być coś fabularnego. Dobra, nieważne, mniejsza. No, jak widzicie, mam, ostatnio miałem pokonanego tego, więc chyba wypadałoby, jakby to powiedzieć, pójść dalej z fabułką. Krogody. Pójść dalej z fabułą i zdobyć, odzyskać nagrodę. I tak miałem tutaj pójść po zakończyć kilka. Niewłaściwe miejsce. A miałem pójść po zakończyć kilka questów, więc sobie do co podejdziemy, zobaczymy co to tutaj wygląda, jak to tutaj, z czym to się je. Właśnie to się załaduje, wszystko pięknie, ładnie. Ale to porządna praca, dbanie o bezpieczeństwo miasta. Tak. Dobra, chłopy, idziemy. O, macie handlarza tutaj. Pyk. Handluj. Brakuje mi okruchów. O, to się coś sprzeda, nie ma problemu. O, soczewka piło zęba. Muszę się coś pozbyć, bo normalnie już tutaj mam tyle obiektów. Tyle rzeczy do sprzedania, że jeszcze trochę po prostu będę miał po prostu problemy, żeby cokolwiek ten bardziej zbierać. No, widzę, że tutaj już. No, już jeszcze tylko to. A tego i skrzaka też mogę. A, wystarczy, dobra. Kupujemy i proca cienia. Uaktywuj, dawaj mi na górę. No i kolejny kościół zakończony. To nie jakiś tam zwykły gromoszczyk. Jakby zwykły to było za mało. Dobra, no lepsze niż to nie potrzebne. A i właśnie, miałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz, bo u tego kupca można kupić. Tak. Tłuste mięso. Jedna sztuka. Kurde, złoty pakiet szybkiej podróży. Ten pakiet pozwoli już po prostu na. Po prostu poruszanie się po prostu bez potrzeby robienia tamtych pakietów. Tamte pakiety jeszcze były takie drogie, ale to akurat nie problem. Zobaczmy, tutaj jeszcze było do zakończenia. Tak. Nie, tutaj. O, tam. Pomóc, zobaczymy, czy może tutaj z nim jeszcze pogadać sobie. Upadam, że tutaj właśnie od nich się brało questa.
Lakir wrócił sam, tylko trochę zużyty. Gdy wspomniałem mu ciebie, był zakłopotany. Czemuż to? On bardzo ślicznie śpiewa. Iście kurtuazyjne kłamstewko. Muszę z nim pogadać. Służy tutaj oficer imieniem Zaid. Czy znasz ciążące na nim zarzuty? Słuchaj, wiem, co o nim mówicie, ale przysięga, że go z kimś pomyliliście. Może i ukrywa jakąś mroczną tajemnicę, ale wyrozumiałość, jaką okazał tej całej nakoi, imponuje. Muszę iść. Daj znać. A? Właśnie, bo miało być niedalekim... Niedalekim tym miała być właśnie ta Nora. Miała być. Więc skoro mamy tutaj większe rzeczy zakończone, więc może zrobimy dzisiaj troszeczkę dłuższy odcineczek. No tak, ten kociołeczek mnie tak, zastanawia. Wszystko. Kim byli zabójcy? Jak mnie zobaczyli przez jego fokus? Kim jest ta kobieta? Wygląda jak ja. Czemu chcą mnie zabić? Ślad Olina wiedzie do południka. Kiedy go złapię, pogadamy i zapłaci za wszystko, co zrobił. Dobra, ja teraz zrobię malutką pauzę i się po prostu przygotuję do podróży. Dobra, jestem przepakowany, uzbrojony, dozbrojony, amunicja zakupiona, siusiu zrobione, kawa przygotowana, więc no, mogę lecieć zrobić do tego kotła. Postanowiłem sobie takie po prostu się lepiej przygotować niż ostatnim razem, bo ostatnim razem poszedłem do kotła, no nie było problem z amunicją, ale był problem z czym innym, a właśnie sobie zdałem sprawę, czego jeszcze nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że będę miał miejsca, gdzie są te, no, 25 miejsca. Zawsze to się coś po prostu tak przyda, bo co to jest? Okej. Okay. Tutaj co widzę jeszcze? Aha, obóz bandytów. Widzę, że się kolejny odkrył, więc no to chyba o tamtym mówi, że była za ten. No i próby łowieckie, że nowym terenie. Ja sobie tutaj na razie to wszystko zboczę i sobie od razu polecę tego kociołka, że prawdopodobnie tutaj będzie bardzo dużo nowego rodzaju zwierzaków, maszyn po prostu, będzie dużo nowych, więc troszeczkę szkoda, żeby to po prostu zostawić, nie móc ich po prostu móc dominować. Dobra. Tak, druga strzała. Chodź. O, ta zmyślna maszyna. O, ty mendo. Chodź. Kici. Bardziej nie wiem, to jest... Bardziej kot, czy bardziej nie wiem. Uda się? Haha. Chodziło serce, piło zęba okruchy. Takie racje zbierania, to ja teraz rozumiem. Dobra, sobie pójdźmy ścieżką, jak nas fokus prowadzi. Sobie jeszcze tylko rzucę okiem. Muszę jeszcze troszeczkę tego zwykłego strzału użyję. Mięska po prostu znaleźć. Dobrze, po prostu, wygląda. Żeby kupić sobie po prostu ten złoty zestaw podróży. Tak jak mówiłem, cieszę się, nie jest mi to niezbędne do gry, do życia, do czegokolwiek, ale jak już jest, do czemu by sobie go nie kupić. Ej, czemu uciekasz? Okej. Okay. Ty, przerośnięty kurczak! Raz. A jeszcze tego pakera sobie wezwałeś do pomocy. Haha.
Na ten obiad będzie kurka. Ja trochę, trochę. Trochę twarda ta kula. Dobra. Lecimy dalej. Szybko to poszło. Czy to jest ciekawe, przecież muszę sobie go podskanować trochę. Widzę, że ręce ma. A jakby tak. A nie zdążyłem go trachnąć. No, to jednak nie są takie straszne, jak się ich pozbawi tarczy. Nie wiem czemu, ale bardzo często mi się po prostu serca aż kraje, jak widzę te maszyny, po prostu jak tak się. Tak się po prostu starają przeżyć, tak. Po części mają w dupie, co tutaj się dzieje. Takie zwierzątka to są po prostu, żyją sobie. Ten, a przychodzi taka Elo i dawaj mi swoje części! A potrzebuję zrobić nową włócznię! No takie trochę, no. Jakie takie wredne to jest, no ale to, tak wygląda natura, no czy biologiczna, czy metalowa, no trudno. Tak to wygląda, dobra, pozbierajmy sobie te części, co sobie co pozostawiali. Kruchy metalu, kamyczek. Kurczę, Elo, ja byś wiedziała, jaki pancerz byś mogła sobie zrobić z zastosowania rąk tych krabołazów, tą tarczę, to byłby dopiero sztos, dobra. Tutaj szybki sejwik. I lecimy dalej. Dobra. Mamy wejście. Kocioł RO. Ciekawe, jak ten kocioł będzie wyglądał. Nie będę się bawił podchody. Bye bye. Kurczę, i kolejne, kurczę, wejście w górę. Wielka trójkątna brama. Kolejne wejście. No, nawet widzę, że ktoś tutaj zrobił tą pochodnię. Tutaj w ogóle. Wow. Zawalić jakieś osobisko mu ten musiało być. Myślę, że tam dojście też nie będzie takie super łatwe. Aha, ktoś mi się wydaje, że tędy się wychodzi. Tak, tędy się wychodzi, bo tam jest to do rozłożenia mostu. Czyli mostu tych kabli. Trochę pozbieram. Sobie zobaczmy, co tutaj nam da zejście niżej. W tej rurze znajduje się jakiś płyn. To minęło, jakby doczytywanie. Dobra, to nie wiem, czy żeście to widzieli, ale takie na ekranie było nagle takie, taki jakby komunikat. Może, nie wiem, chwilowo doczytało coś, nie zdążyło. Ale zobaczymy. Ale widzę, że tutaj chyba ktoś jest, tutaj ktoś musi przychodzić, bo kto. To, że nie tylko ja szukałam wejścia. Jaka szkoda. Chyba wiemy kto, ale no. Przebić się przez skałę. Pytanie tylko, czy to po prostu tak się to po prostu tak się stało, że po prostu taka rozpalina się zrobiła z powodu, nie wiem, erozji, ruchów tektonicznych, coś takiego, czy po prostu ktoś to kopał, bo nie chcę mi się trochę wierzyć, że ktoś to, nie wiem, nie na kilka osób mogło to kopać.
W sensie jest tutaj tych dużo tych. Oni też byli ciekawi. Ale ja jestem lepiej przygotowana. Mam nadzieję. Wszystko idzie po mojej myśli. Ja jeszcze coś tylko widział i było super. Co to jest za miejsce? Posłuch. A, tam jest. Chyba to nie tak miało się to walnąć, ale okej. Ja zwykle polazłem na skróty. Przepraszam, mój pieseczek miał chwilę depresji, musiałem się po prostu zająć. Mój piesek nie lubi posłuchać, zbyt długo siedzę po prostu i się nim nie zajmuję, bo on jest przecież najważniejszy w moim domu. No, przynajmniej on tak uważa, no, ale to nie jest prawda. Ale dobra, lecimy sobie tutaj chyba dalej, mam nadzieję bez żadnych przerwań. No, znowu kurczę, przejście całe pełne kabli. I znowu dominujemy. Muszę znaleźć drogę przez tę skorupę. I kolejna czujka. To zabieram ze sobą. Okej. Okay. Tym panem nie walczymy. No chyba trzeba będzie. Wciąż mogę zyskać przewagę. Wow. Tym zniszczyciel nie piłozą. O, dawaj, chodź, chodź. To zabolało. Kurde, nie chcesz paść? Dobre trafienie. Wow. Śniący opłot. Że to już naprawdę potężną bestię. Chociaż to widać, że to jest po prostu zupgradowane piłozą, ale no, nawet te same ruchy ma, tylko trochę inne ataki. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy.
I z tego co... No, spadaj, Eloy. To, to trzeba obrócić. Przynajmniej mi się tak wydaje. I to też obrócić. Tak się zastanawiam teraz, co się dzieje z tymi ciałami, pozostałościami maszyn, które tak naprawdę ludzie na przykład zostawiają, bo tak jak Eloy zostawia całe tony odpadów na polu bitwy. Tak się zastanawiam, co się z nimi dzieje, czy są brane po prostu na przeróbkę, po prostu na przemiał, albo po prostu naprawiane, upgrade'owane i wysyłane z powrotem. Trochę taka ciekawostka, czy jest po prostu, no odzysk jest po prostu, bo... No, ziemia ma ograniczoną ilość zasobów. Dobra, nawet to skakujmy. Pewnie na to ruszałem. Ciekawe, czy uda się to jakoś tak trzasnąć, żeby nie spaść. Da radę. To w ogóle wygląda jak kręgosłup. To co teraz Eloy chce zhakować. A gdzie co jest możliwe do skakowania? To w ogóle było przejście, ale się zawaliło. To w ogóle dla mnie wygląda jak kręgosłup. Nie wiem jak dla was, możecie napisać w komentarzu, co to wam przypomina. Dobra, to powinno zadziałać. Aha, teraz muszę się tam wrócić do... troszeczkę źle zrobiłem, ale jakoś to ujdzie. Muszę się teraz wrócić do niej. Ale musi mieć, kurczę, wytrzymałe ręce, żeby tak się, kurczę, w pełnej zbroi, ekwipunku jeszcze tego szpeju, co ona ma na sobie, te bronie, nie bronie, żeby tą, kurczę, mogła się tak poruszać, kurczę, zwisać, jeszcze to, kurczę, normalnie to by ręce odpadły człowiekowi. O, to są te kontenery, co te krabo ten mają, no to wygląda na to, że to są tam, te kraby, to są żywe transportowce. I co? A. I to jest coś takiego. A jak zrobię to tak? Aha. Okej. Okay. Wystarczy strzelić strzałą i... Ja niepotrzebnie próbowałem to wszystko walić po prostu włóczniom. No trudno. Człowiek się uczy na błędach. Lecimy tutaj. Lecimy, bo widzę, że piesek też już pożąda uwagi, nie tylko widzowie. Co tutaj? Dobra, Eloy. Ja lubię po cichu robić. Wolę, żeby się trochę podziało. Whoopsie. Niszczyciela nie ma, więc jest git. W ogóle zobaczyłem, tak się człowiek uczy, że im szybciej szczeg nauczy, jak odrywać im kawałki tak bardziej wrażliwych urządzeń, aparatury, to oni po prostu dużo szybciej padają ci przeciwnicy. Co to jest? To albo się... Nie, no to by jakby się zawaliło to wszystko. Bo już ta... Ten koci już powoli zaczyna spadać ze starości. Coś tu wie. Naprawdę i takie inne, skoro potrafi tworzyć takie maszyny, to może i potrafi w większym stopniu naprawiać sam siebie. No ci no, produkować pewnie maszyny, które po prostu to naprawią, przeorganizują, zapewnią przetrwanie po prostu takiemu kompleksowi. Nie wiem, te całe kompleksy, to w ogóle te kompleksy wydaje mi by, to w ogóle to wszystko by żyło.
te światła, to takie pulsowanie, to tak jakby, nie wiem, tak jakby to wszystko było po części żywym organizmem. Kolejne wrota i znowu ta aparatura. Kocioł działa na samej esencji życia. Przyda się. No i nie na samej esencji życia, tylko po prostu roślinożercze zbierają po prostu biomasę, przerabiają ją po prostu w to paliwo, które jest wykorzystywane. Tutaj może te wszystkie są... Ała! Nadchodzą. Latają na... Jak to teraz mam wyjść? Teraz mam wyjść? Nie! Kurwa. Ale się wyrąbałem. O, dobra. Lecimy. Zostaw. Zły kiciuś. Zły kiciuś. Zły kiciuś. Prawie. Aj, podło. Ała. To już zabolało. No to ognisty kurak meksykański. Ciekawe, czy kebab z niego by tak samo palił jak on. Brak amunicji? Świetnie. Ała. Pomiędzy... Mam. I co to jest? Co to jest? Chłodziwo. Dobra, to wracając do rozkminy, bo brutalnie przerwanej, czyli co, wychodzi na to, że roślinoszerne stworzonko, te roślinoszerne maszyny, można by tak powiedzieć, jak te bieguny i cała reszta, zbiera biomasę. Co to jest? Zbiera biomasę, następnie przynoszą ją do takiego kotła i chyba się coś zacięło. Następnie przynoszą do takiego kotła. W tym kotle jest to przerabiane i pompowane jako paliwo dla kotła lub dla innych też maszyn. No że pytanie, na co te inne maszyny działają, bo na przykład te krokodyle widziałem, że miały normalne panele słoneczne. Ale cała reszta, no przecież tutaj, no... Tych maszyn jest... Gigantyczne ilości są. Nie, dobrze było.
Przecież ta gigantyczna ta ilość tych maszyn, no to musi coś na coś działać. Ja nie widzę, żeby to one działały na baterie słoneczne. No, no nie da rady. To są na pewno. Kto na ciebie poluje? To nie było. Ciekawe, raczej tam się nie wskoczy. No, tutaj jest. Zobaczmy, dobra. Zobaczmy na fokusie. Łącze sieciowe. To może będzie ciekawe miejsce. Gdzie to daje do tej. To, co to jest? To jest serce? Że to tłoczy płomień. Weźmy sobie tutaj dookoła, że będzie jakiś interfejs. O, jest taki. Dominuj mi to. I co to dało tak naprawdę zdominowanie tego? Nie mam pojęcia, co teraz zrobić dalej. Chyba, że po prostu się odblokowało to, że mogę przejść dalej. Tak, mogę przejść dalej na tych wagonikach po prostu. Skończyć przejście, nie straszyć. To jest jedno miejsce. Aha, i tam powinno być otwarte. Tylko pytanie, czy stamtąd przyszliśmy? Chyba nie przyszliśmy. Jest ok, jest. Sobie muszę zobaczyć jedną rzecz jeszcze. Gdzie to mnie da? Tam jest coś ciekawego. To tam muszę iść. Do trzewi tej wielkiej bestii. O, ale to zasuwają. Nie mam Dobra, to był dziwny skok, Eloy. Dziwny. Już byłem pewien, że zaraz będzie game over. Trzeba będzie lecieć nie wiadomo ile. Dobra, no to dalej eksplorujemy. Kurczę, ale to wszystko jest. Wszystko to znaczy ta fabryka tam będzie mi się wydawało, że taka ciekawie, tylko teraz bardziej jest zaprojektowane w tunelu, że po prostu gracz miał co robić. Ciekawe z kim będziemy sobie tutaj teraz walczyć.
Łapak, tak. Z aligatorem, z krokodajlem. Będziemy sobie walczyć tutaj jako postawą. Nasze się nie jest zbytnie trudne. Żadnej możliwości poruszania się, to wtedy będzie no jedna wielka dupa blada i koniec. Ja zabieram. A czy łapacz jest drukowany? Tam mamy pylon była. Te pylony nie. No tak, trudno, trzeba walczyć. Pytanie, co tutaj jeszcze przyleci oprócz tych stworzonek. Tam się na razie produkuj, bądź grzeczny. A, tam jest. Tam się może wspierać. Chyba. Tak, kurczę, to wyładowanie elektryczne trochę mnie tak nie napawają mnie optymizmem. To co? Pakujemy. No, zgadzam się, zrobi się zaraz znacznie trudniej. Dobra. Już się dobijam. Brak mam amunicji. No, ale te czerwoneczki to są straszne. Technika jak z Dark Souls. Kulamy się, kuli. Co by się nie działo? Nie przestać się kulać. Padnij w końcu. A mam przecież to. Wow, i to go ogłuszyło? Ależ bronisz kolegę, żebym go nie dobił. Wow. Nie używałem jeszcze tej broni. Ale szybko używam amunicji. Ale dosyć... Dobra, prawie zdechłem bawić się tą bronią. Ła, zwykłe naboje. Kurde, nie jest zła ta. Ta, nie, to się nazywa. Na te bełty. Amunicji leci w tym jak no chore po prostu ilości idą w amunicji w tym. To jest po prostu przeogromne.
Tutaj kurczę 500 nawet z tych bełtów, to by była po prostu chwila to wystrzelić, ale może to być całkiem użyteczna broń. Dobra, zdominujmy ten rdzeń. Tak jest. Mogę zdominować więcej maszyn. Dobra, to by było na tyle. Mamy zrobiony kolejny kocioł. Jeszcze dwa, cztery, jeszcze raz, dwa, trzy kotły tak naprawdę zostały. Krabowa, zniszczyciel, bizor, długonok, kłapak. Mogę zdominować, są nowe maszyny do zdominowania. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze sobie tutaj aktywuję ten mościk. No, to by było na tyle z tego kotła, z kotła RO. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jest troszeczkę dłuższy niż standardowo, ale to właśnie dlatego, że chciałem ten kocioł po prostu zrobić na raz. Nie robić go na zasadzie, a troszeczkę najpierw robimy kotła, potem przerwa, bo to już za dużo, bla 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 bla. Nie, po prostu cały kocioł na raz zrobić. Pobawię się tą bronią, zanim zdecyduję, czy w ogóle będę używał, bo na razie to jeszcze muszę zobaczyć, czy ciokiem ile w ogóle ta amunicja kosztuje. Ach, na razie to na ciuki się super, no super, dobra, łukiem to szybciej zrobił, coś czuję. Tak, to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zasubskrybujcie, zostawcie lajka, komentarze i zapraszam do kolejnego oglądania odcinków. Mam nadzieję, że Horizona mi się uda całego skończyć i raczej skończyć na pewno, tylko czy uda mi się go całego dla was nagrać. Więc no, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.